Witam bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Outlast. Dzisiaj w sumie nie wiem, co mamy w planach. Ciężko to powiedzieć, jakie są plany. Na pewno wiem tyle, że skończyliśmy tutaj aktywując tą wodę i tutaj był gdzieś prosiaczek tak naprawdę. O Jezus, czy ja dobrze... O Jezus, te palce. Dobra, i pytanie, gdzie my teraz mamy iść? W którą stronę mamy podążać? Tutaj niestety nic nam nie podpowie, gdzie mamy iść. Mieliśmy iść jakąś kuchnią, z tego co pamiętam. Mieliśmy iść jakby przez kuchnię do wyjścia. Więc tu wygląda, jakbyśmy do kuchni zmierzali sobie powolutku. To wygląda na kuchnię. No ale czy ty możesz? Skąd ty się tu w ogóle wziąłeś? Czy ty tu co, tu w szafie siedziałeś? Chłopie. Nie byłem na ciebie przygotowany, nie spodziewałem się takiego screamera tak szybko, ale... Dobra, ale czy tu była kuchnia? Czy tu nie był... No nie gadaj. Szczerze, po tych dźwiękach, czy ja chcę tam iść? Może jednak nie? O! Możemy sobie tu w spokoju czytać? Mamy notatki? Nie, to dokumenty są. Specjalne badanie Bluebeard. Przez ostatnie kilka miesięcy ludzie z Bluebeard próbowali ustalić eksperymentami, badaniami, instrukcjami, pewnymi praktykami, jakie profity, jeśli jakiekolwiek można uzyskać z technik AES. Indukcja snu i hipnoza wykorzystując je w celach wojskowych dla określonych problemów CIA. Czy poprzez hipnotyczną kontrolę możemy wytworzyć czynności niezgodne z zasadami moralnymi takiego danego osobnika? Czy możemy zagwarantować zupełną amnezję w każdych warunkach? Czy możemy zmienić osobowość człowieka? O kurde. Jak długo taka zmiana będzie trwać? Jakie są dane szczegółowe maszyny indukcyjnej? Indukcyjnej indukującej sen. Jezus, co oni tu kombinują? Chcą zmieniać tożsamość, tak jakby tworzyć na przykład nowego człowieka? Znajdź ojca Martina. To jest ten, co na początku już się pojawił? Co mi coś tam wstrzyknął? Dobra, fajnie, że ja bym tutaj chciał kogoś znaleźć, ale to jest tak ciemno, że... Tutaj wygląda, jakby było jakieś drzwi. Już tu nic nie będzie widać. O, jest kluczyk. No, oczywiście, jeszcze burza musi być. Czy to są moje ślady? Chyba nie. Co to jest? To jest ten duch? Co było w kanałach? Czy to serio w tej grze są duchy? Szczerze, zawsze mi się wydawało, że duchy są straszniejsze, tak ogólnie, czy to w filmach, czy gdziekolwiek. Czy jakbym sam zawsze jednak już z kolegami gadałem. Ale czy ty mnie atakujesz, czy ty po prostu se latasz? Czy ty w ogóle jesteś straszny? Tak ogólnie to duchy właśnie bardziej mnie przerażają, jeśli mam być szczery, bo... Na przykład tak jak myślałem, na przykład wyobraźcie sobie, atakują was zombie, no to na przykład z zombiekami jesteś w stanie walczyć. Jesteś w stanie pokonać coś, ale ducha? Na przykład, no kurde, z duchem nie da się wygrać. Co najwyżej można jakoś odpędzić, ale no... Zawsze duchy przeważnie, jak pokazują, to są nietykalne, mogą przelecieć przez ciebie tak naprawdę, nic ci nie mogą w sumie tak mocno zrobić. Chociaż to nie mogą w teorii. Bo tu jest tak ciemno. O, ty mnie bijesz! Ty mnie bijesz, czy co ty robisz? Gdzie jestem? Czy ty mnie gdzieś teleportowałeś? Co jest grane? Chciałem iść do góry? Nie wiem, już się gubię na tym dworze, jest to tak ciemno.
Insane. Ale ten duch wygląda. Czy ja tu mam wejść, czy mam przeskoczyć? Ale to wygląda, jakbym mógł zeskoczyć. Albo tutaj przeskoczyć bym mógł. Oczywiście, zawsze też musi być burza, zawsze musi być burza. Jak cokolwiek jest strasznego. Dobra, czy ja tam przeskoczę? Przeskoczę. Okej, co dalej? Dobra, nie mam zielonego pojęcia, co tu dalej. Czy ty wstaniesz? Jak już chcesz to zrobić, to teraz. Później będzie gorzej. Dobra, musimy przeładować. Myślałem, że tu będę musiał iść. Czy tutaj do góry? A, tu mogę wejść, dobra. Co jest jakieś światło, czy tylko się latarką świeci? Musisz się wydostać? Staram się, chłopie, uwierz mi. Tutaj nie mogę, zablokowane. No tu też. Widzisz jego ducha? Też widziałem ducha. Zamknięte. Idź do góry? Nie wiem, to jest tak strasznie ciemno, że tu tak nic nie widać na... Tam dalej to już w ogóle. Na 5 metrów do przodu widzę max. Policjanci? Dobra, ty serio nie wiem gdzie tu. Czy ja mam tutaj zejść? Czy tędy mam zejść? Sam nie wiem gdzie tu trzeba iść. O, weź piorun jeszcze raz. Tu mogę podejść? Tu mogę otworzyć? Nie, dobra, stamtąd przyszedłem, więc ja muszę przejść tam przez płot. Ale tutaj zużyję dużo baterii. O, masakra. Dobra, w sumie na... Z pamięci pójdziemy. Tam było? Dobra. W ogóle coś jest? Tu jest, tu jest, nie, tu jest zabarykadowane. Dobra, muszę znaleźć tylko tą dziurę w płocie. Czy tu? Nie wiem, czy tu mam iść. O, dobra, zapisywanie, czyli tutaj. Czy tu jest prosiaczek? No, nie gadaj. To nie będzie miło, jak mam się tu ganiać, gdy nic nie widzę. Powiedz, że muszę gdzieś tutaj iść. Bro, on tu chyba nie wejdzie, co? Czy mam iść znowu po tym? Czy tu w tym odcinku nic nie będzie widać? Ale bateria mi szybko schodzi. Ale jak ja tam mam jeszcze iść? Dobra, przeładuję. Tędy mam iść? No chyba sobie żartujesz ze mnie.
Jakim cudem ty znalazłeś lepszą drogę niż ja? Ej, ale tak ogólnie to ja bym się musiał chyba pośpieszyć i wejść do budynku chociaż. Bo przecież mi się baterie niedługo skończą. O, czerwona fontanna. Nie wygląda to dobrze. Powiedzcie, że to będzie otwarte normalnie. Oczywiście, że nie. I tutaj pewnie będzie ten duch. Z powrotem, tak? No dobra. Może nie będę musiał gdzieś tam dalej łazić. No wskocz, no co ty robisz? Szczerze, trochę mi się wydaje, że na tym dworze było jeszcze gorzej, bo... Objawienie jest blisko. No to nieźle. Ja nie wiem, czy ja chcę to widzieć. Górnymi piętrami. A to nie mogę po prostu tutędy. No przecież bym wskoczył tutaj, no. Czemu nie zawsze mi na odwrót muszą robić? A może jednak tam muszę iść? Przecież tu wszystko jest zamknięte. No. Co tym razem? Co będzie mnie tutaj goniło? Czy nadal będzie prosiaczek, czy znowu ten duch? Co? Dobra, znowu będzie jakiś agent z maczetą. Znowu jakieś kibice. Chciałbym iść tutaj. Zróbcie zapisywanie. Będę szczęśliwy. Dzięki. Jeśli przed momentem, zanim będę musiał uciekać się z zapisywania, to chociaż tyle. Gdyby coś poszło nie tak, jestem ubezpieczony. Dobra, muzyka świadczy o tym, że ktoś zaraz tu będzie. Dzień dobry. Nie wiem, gdzie mam iść. Aż mi się voice. Głos załamał. Dobra, tu jest raczej zamknięte. Oczywiście, że otwarte nie będzie. Aż to już się nauczyłem. Tutaj w teorii jest coś otwarte. Okej, to jest kibel, czyli tu będę mógł się pewnie chować. To też świadczy o czymś, że coś będzie mnie goniło. Dobra, nie bateria. Czekajcie, czy ja stąd nie przyszedłem? Ja stąd przyszedłem, dobra. Tutaj jeszcze coś może być. O, to wygląda jakby tu była bateria. No nie mówcie, że nie ma. To jestem załamany. Bo kończą mi się bateryjki. Dobra, a tutaj może? No serio, nic? No to tragedia. Dobra, tu mi pokazywało, że tu są schody niby, ale tam... A tutaj coś było? Tędy jeszcze nie szedłem chyba. Dobra, w teorii tu są schody, mogę iść na górne piętra. Mogę doskoczyć? Mogę, dzięki. Chociaż tyle, że ta... Czy było kolejne zapisywanie? Przez górne, jeszcze wyżej mam iść? Ty tak na poważnie? Ja mam iść tutaj? Ta. Potrzebny klucz, o, oczywiście. Bo jakby inaczej. Winda zapewne też nie działa, co?
Coś tutaj chodzi, czy to jest wyżej? A, tutaj jest... O, może ja muszę do góry iść. Czy dam radę do góry iść? Co tu się dzieje w ogóle? Co jest tyle hałasów? Zapisywanie kolejne. Co chwilę mi to zapisuje. To też źle wróży. Dobra, ty wstajesz? Nie wstajesz? Chyba nie. Siema. Trzymam się w drugą stronę, rozumiem. Jeśli ty sobie tylko stoisz, nie? Ty atakujesz czy nie? Dobra, chyba będzie atakował. Tylko on jest powolny. Any klucz? Chciałem w kominku się schować. O! A ty biegasz? O kurde, ty biegasz. Ej, no. Spodziewałem się, że ty tu przyjdziesz. Dobra, to ja muszę, możliwe, że muszę iść tam za niego. Dobra, czyli ja sobie możliwe, że my, jak on tutaj pójdę, czekaj, muszę najpierw zrobić chyba tak. Gdzie teraz jestem? Dobra, tutaj. I on tutaj był. W prawej stronie, tak? O, tu nie, dobra, tutaj w prawo. Tak, i on tu jest. Dobra, czy on będzie teraz tędy szedł? Czyli potem sobie go tam wymieniemy w tamtym drugim pokoiku. No, daj mi to. To w ogóle tutaj, co mnie ciekawi, czy ja coś z tym mogę zrobić. Dobra, gościu, idź sobie tutaj, ja tylko sobie tu zerknę, dobra? Tutaj mógłbym coś zrobić, raczej nie. Ty mnie nie bij, nie? Dobra, jest ten. Dobra. Ja biegnę chyba tam zobaczyć, czy tam coś nie ma w drugim pokoiku. Ja w ogóle coś innego zebrałem? Myślałem, że ja baterię wziąłem. Co ja podniosłem w sumie? Już teraz nie wiem. Ej, serio? Ja tu mam z tym coś zrobić? Ja mógłbym tam wejść? Niedobrze, mam coraz mniej baterii. Nie wiem, gdzie mam iść. O, tutaj. Dobra, jest bateryjka. Czy on mnie tu znajdzie? Dobra, on pobiegł tam z powrotem. Dobra, gdzie ja mam teraz iść? Kurde, nie wiem. Tutaj? Tu nie mogę wejść w ogóle. Tu zabarykadowane. Stamtąd przyszedłem. A ja coś podniosłem. Czy ja podniosłem coś, co mógłbym... Dobra, on tutaj jest, ten drugi gościu? Nie, to jest tylko ten. Gdzie zawinął ten drugi? Czy on tu poszedł? Może tutaj gdzieś muszę iść, ale tu nie wiedziałem, żeby tutaj gdzieś trzeba było iść. O kurde blady. Dobra, nie wiem.
Za oknem coś, no tutaj ewidentnie nic nie ma. Się mogę w teorii chować. Gościu, weź podpowiedz, co? Dobra, nie wiem, tu zamknięte, tam nic nie było, muszę chyba wrócić. Tutaj też nic. Czy ten klucz znaleźć? O kurde. No ale unik. Łatwo. Dobra, ty tu przejdziesz? Może do góry muszę iść. O, on mnie zmienił. Skubany. Movement dobry ma. Gdzieś tutaj do góry? Nie no, tutaj ewidentnie chyba nie mam jak wejść. Ale tak by wyglądało, żebym gdzieś tu, chociaż tu może klucz, coś? Coś tu zrobiłem. Oho, to zamknąłem drzwi. Oho, jeszcze ślepy zaułek. Nie bij. Nie wiem, gdzie mam tu biec. Jest tak ciemno. Ale tutaj mogłem coś zrobić w tym pomieszczeniu, to może zanim tam dalej pójdę, będę mógł tutaj to ogarnąć. Zobaczę, co to jest. A, tu jest klucz, aha. Aha. Ale co, czy to było? Potrzeba trzech bezpieczników. Czyli to, co tam znalazłem przy tym, to był zapewne pierwszy bezpiecznik. Czy tu w ogóle w tym może coś być, czy się tylko mnie? Mogę tylko się chować, nie mogę otwierać, żeby zobaczyć, czy coś tu jest. Alright, dobra. A tutaj coś? Bo ja przychodzę stąd, a tutaj? Nie, tu nie ma. Dobra, czyli wszystko jasne. Dobra, to najpierw idziemy tutaj. Żeby od razu sobie na spokojnie zebrać. Czyli to jest bezpiecznik. Dobra. Czy ty mnie ogólnie bijesz, czy ty se chodzisz? Dobra, ty tylko straszysz, okej. Czy ty idziesz tutaj, czy ty nie będziesz jeszcze dopóki nie podejdę? Dobra, czyli w teorii nie, no musi być gdzieś. Tutaj nie widzę. Nie widzę, żeby tutaj gdzieś mogło być. Kolejne raczej nie byłyby dwa blisko siebie. Zbyt łatwe to by było wtedy. Dobra, czyli musi być. A jeszcze w teorii coś może być tutaj? Okej, bateryjka chociaż. Ale jeden nie był tutaj w pomieszczeniu właśnie, gdzie on jest. Będę musiał tam iść. Dobra, ten biegnie. Dobra, musimy go wyrolować. Mogę w sumie najpierw jeszcze sprawdzić tam wcześniej. Idziesz? Dobra, i tak tu prędzej czy później przyjdziesz, więc czekam tutaj. Sorry, że na ciebie wpadłem. A nie chciałbyś pokonać tego gościa? Widzę, że jesteś godnym rywalem dla niego. A czemu ty nie możesz być taki jak ten tutaj? Czemu jesteś taki... O, może by się udało mi przejść, żeby on mnie nie zauważył, wtedy nie będzie mnie gonił. To by było dobre. Joink. Dobra. Szukamy teraz. Raczej na podłodze nie sądzę, żeby to było. Okej, tutaj mamy drugi. No czy ja mogę to podnieść? To bateria jest, to nie jest bezpiecznik.
Czy to w takim razie będzie... Ja go tam ogólnie zamknąłem? Czy on roz... O nie, on rozwalił te drzwi. Czy on będzie gdzieś tutaj? No właśnie. Jeszcze mi padło bateryjka. Te skubany jak przewiduje ruchy. Dobra, nie wiem, muszę tutaj chyba biec. On i tak mnie nie do spokoju. Muszę go gdzieś zgubić. Nie, nie bij, nie bij, nie bij, nie bij. Ja drugi bezpiecznik znalazłem. Daj mi spokój. O nie, gdzie tu, gdzie tu, gdzie tu, gdzie tu, gdzie tu? Dobra, spróbuję go zamknąć tutaj. Żeby kupić sobie troszkę czasu. Tu były drzwi. Dobra, dobra, chodź, 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 chodź. Dobra, znowu obiegasz na tą stronę. Zamknij. Dobra, czyli najprawdopodobniej ten trzeci bezpiecznik też gdzieś tam będzie. Dobra, ty też mogę zamknąć? Dobra. Czyli w teorii mamy dwa. Jej, brakuje jednego, czy to będzie gdzieś napisane, może gdzie tu będzie? Chyba nie. Bo tutaj w tym pomieszczeniu nie byłoby go. To bateria, już myślałem. Dobra, on już tu przyszedł. Muszę się cofnąć dalej. Chyba tu jest zamknięte. O nie, on już tu jest. Czy on mnie tak zauważy, jak ja sobie tutaj zostanę? Czy on gdzieś poszedł, czy ja już sam nie wiem, gdzie on jest nawet. Dobra, kolejne. O, baterii jak duży mamy przynajmniej. Dobra, mamy dwa bezpieczniki. Chciałbym ten trzeci znaleźć. Czy ja mogę zejść tu na dół? A ja stąd przyszedłem. Dobra, to tam raczej nie będzie. Może być ten trzeci bezpiecznik, no tu nie ma. Dobra, po kolei, czyli przejdziemy sobie tutaj, poszukamy. Czyli ten pierwszy korytarz nie. Tutaj idziemy, tam dalej to już nie. Tutaj coś nie pominąłem na łóżku. Dobra, tu nie ma. Raczej mówię, nie sądzę, żeby były obok siebie, czyli jeden jest w tym pokoju, gdzie ten gościu jest. Aha, dzięki, że mi pokazałeś, że tam jest chyba drugie okienko. Nie zauważyłem tego, że tam się da iść. To już wiemy. Szkoda, że tu muszę iść, jak on też tutaj jest. No właśnie. Co? Dobra. Czemu ja nie wiem, czy ja się źle obróciłem? Dobra, ale teraz już wiemy. Wiemy, czy jesteś gdzieś dalej, ok.
Czyli w teorii możemy chyba te bezpieczniki znaleźć bez walki z tym gościem. Czyli tak, jedno było tutaj. Musimy się cofnąć do tego miejsca, gdzie była ta salka. Czy to jednak tutaj? Czy ja już tu byłem? A to tu, no to ja już tu byłem jednak. Aha, czyli to nie jest nowe miejsce. Dobra, to się mogę schować. Okej, dobra, gdzie był ten bezpiecznik? Tutaj. Że nie ma tu może gdzieś drugiego blisko. Co ty tu robisz? Jakim cudem ty wyszedłeś, jak ja jeszcze nawet tam nie byłem, ty? Głupie, co ty robisz? Dobra, czyli on jest tutaj, czyli jeden bezpiecznik był tutaj. Tu nie ma drugiego miejsca. Czyli w teorii wyglądałoby tak. Okej, i tutaj idziemy, i tutaj będę. Tutaj też nic nie ma, chyba że tutaj coś. Nie, no nie ma. Czyli musi. Kurde, no wyglądałoby na to, że bezpiecznik był tam, skąd on by wyszedł. Tutaj mamy drugi. Dobrze, myślę, że to tamten przyszedł. Ale tak, to muszę na niego poczekać. O, co to bateria? Czy bezpiecznik? Czemu nie mogę podnieść? Dobra, on tu jest. Dobra, muszę iść zbadać tamto pomieszczenie. Tamto, z którego on przyszedł, bo nie wiem, gdzie mógł być ten kolejny. Bez kitu, nie wiem. Chyba, że to. Nie, tu bateryjka jest. Nie, no to by wyglądało. Tutaj też tylko bateryjka. Nie może, nie mogę więcej, dobra. No serio, tutaj nie ma. O, dobra jest. Okej. Czyli pominąłem wtedy. Czyli mamy wszystkie trzy. No jak już nie było lepszego miejsca, gdzie mogliby to ukryć. Musiało to być po drugiej stronie. Dobra, tylko trzeba teraz go wyrolować. Szkoda, że na drzwi zamknąłem. Mogłem te drzwi użyć do tego. Do tego, żeby poczekać, aż on tu wejdzie. Czy ty mnie widzisz, czy nie? Ciemno to jest, co? Dobra, obrócił się w moją stronę. O, nie ruszył za mną biegiem. Mam czas. Te drzwi zamknę. Powinno być git. Co jest? Gdzie jestem? Zgubiłem się. Raz, dwa, trzy. Nie gram. Dobra. No i tak 30 minut się zrobiła śmieć, jak raz denerwowała. Więc widzimy się w następnym odcinku. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał. Tego to się nie spodziewałem, więc. No, więc widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się do następnego odcinka. Na razie.